Łódź! Jeszcze nigdy tam mnie nie było. Trzeba to zmienić. No i bum, dzień dobry, bardzo witam was serdecznie w vlogu, który będzie podsumowaniem 3-dniowej trasy po Łodzi i okolicach. I od razu zaczynamy z impetem, ponieważ jesteśmy właśnie w Dąbrówce Wielkiej. Za jakieś 5 minut zaczynam tutaj zajęcia z 4 grupami w przedszkolu. Jest godzina 8. To znaczy, że wstałem dzisiaj o 3.30, żeby tutaj dojechać. No i co? Intro, ja idę na zajęcia, widzimy się po nich i mówię wam co i jak. Bam, no to witam was po intrze. Ło, co się dzieje, jaka nagła zmiana klimatu, gdzie jestem, co robię i w ogóle o co chodzi. Skończyłem zajęcia, miałem dzisiaj zajęcia w 2 przedszkolach. Pierwsze miałem w Dąbrówce Wielkiej, drugie już tutaj w Łodzi. Jest godzina 13, tak naprawdę jestem po tej części zajęciowej. I gdzie jestem w tym momencie? Słuchajcie, akurat tak się złożyło, że Olek, czyli mój przyjaciel z czasów liceum, taki najlepszy, zresztą też razem zaczynaliśmy tworzenie filmów, razem jeździliśmy, mieliśmy całe liceum w zasadzie spędziliśmy na różnych dziwnych, artystycznych i nie tylko rozkminach. Zresztą był też moim świadkiem na ślubie w Łodzi i studiuję medycynę. No i już jest na samym końcu, bo to jest od 6 lat, bo to jest chyba 6 rok. I te warsztaty to jest taka świetna okazja, żeby wreszcie się ze sobą spotkać, spędzić trochę czasu, nadgonić, bo oczywiście jak tylko Olek był w Krakowie, to się coś tam staraliśmy widzieć, ale wiadomo, to nie ma to jak. Korzystam z tego, że jestem jeszcze przytomny i na nogach i zrobiła się ładna pogoda i idziemy eksplorować Łódź. Idziemy na pewno się przejść, przespacerować, coś sobie zjeść, zrelaksować się po tym czasie zajęć. Bo na pewno niestety na dzisiejsze popołudnie czy na dzisiejszy wieczór mam trochę inne plany. Nie do końca mogę się relaksować, bo muszę komponować. Ale o tym później. Na razie idziemy w Łódź. No to eksplorujemy Łódź. Wysiadłem właśnie na najładniejszym, chyba najbardziej ruchliwym przystanku tramwajowym, jaki widziałem. Piotrkowska Centrum, czyli z tego co wnioskuję, jestem w centrum. No to muszę znaleźć jakieś... no centrum. Może pójdę tam. Zobaczymy co się stanie. Oczywiście Piotrkowska była dokładnie w drugą stronę. Zatrzymałem się właśnie, żeby coś zjeść. Pozytywnie. Gnioki z kurkami. Piechota. Ale największy problem to jest to, że zatrzymałem się w restauracji typu chyba Beer Halle. No i tu jest browar. I tu jest masa różnych dobrych piw. Ale jest wielki post. Tak więc piję zieloną herbatkę. Zjadłem obiadek. Jest godzina 16. Zaraz idę dalej eksplorować miasto, bo już nabrałem siły. A o 17 jestem umówiony z Oją. Swego czasu w liceum na początku studiów miałem własny portal literacki. Byłem jego redaktorem naczelnym i właśnie Ola była moim zastępcą, a potem, kiedy ja znawał obowiązku, musiałem zrezygnować, przejęła bycie redaktorem. No i po raz pierwszy, mimo że się znamy od 5, 6, 7 lat, no to tylko internetowo. No więc dzisiaj się poznamy po raz pierwszy na żywo. Bardzo fajnie, że Ola do mnie napisała, że jest w Łodzi. Ja tutaj sobie na razie zrobiłem takie mobilne biuro. Siedziałem teraz, załatwiałem wszystkie bieżące sprawy firmowe. Zlecałem przelewy, wystawiałem faktury, nadzorowałem to, nad czym Kruczek teraz pracuje. Bo tym razem Kruczek nie pojechał ze mną, jak już zauważyliście. Tylko został w Krakowie, żeby ogarniać. Tak więc idziemy się spotkać z Olą. No, to jest Ola. Cześć. Jesteśmy już w zasadzie po spotkaniu z Olą, bo jak się pewnie zorientowaliście, było jasne jak mówiłem, że idę na spotkanie, a teraz jest ciemno.
Było fajnie. Było fajnie, tutaj to jest takie spotkanie na szczycie redakcji portalu z kamerą wśród książek.pl nieistniejącego już zresztą. Tu jest redaktor naczelny, tu jest również redaktor naczelny. 2-0. Drugiej kadencji, dokładnie, więc po prostu i super. I byliśmy właśnie przed chwilą w... czym? Tak. W archikatedrze na mszy i no, takie spotkanie zaraz. Dokładnie. Konkret. Było bardzo fajnie, a teraz... Ponieważ jestem od trzeciej na nogach, będę się zbierał. No i musisz powiedzieć, w którą stronę mam się zbierać. Tam. Tam, dobrze. To może trafię. No i pożegnałem się z Olą. Wziąłem sobie Bolta, bo stwierdziłem, że się szarpnę. Jako, że dzisiaj byłem od trzeciej na nogach, a dochodzi teraz godzina 19, więc już trochę mnie zaczyna mroczyć. A kurczę, obiecałem sobie, że dzisiaj jeszcze popracuję. I że chociaż trochę pokomponuję, a w zasadzie poaranżuję i popiszę nutek. Więc żeby jakieś w miarę przyzwoitej godzinie i w miarę przytomnym być na miejscu, to musiałem się w miarę szybko dostać. Był dzisiaj bardzo fajny dzień, skoczę sobie jeszcze do Żabki, żeby coś sobie kupić na kolację. No i co, pracujemy.